Witam widzowie, rynek Wysokie Mazowieckie. Dzisiaj dosyć spory rynek, też trwają prace, montują rury, ale rynek spory jest. Zapraszam do filmiku. Są po ile takie kurczaki? Po dwie. Nie ma właściciela. Nie ma właściciela, bo bym zapytał o indy. To pana, przepraszam? No nie, pana. Przesyłek już nie będzie, no nie będzie. No to dobrze, bardzo dobrze. Cieszy mnie to, kurwa, nie słyszałem, że w październiku. Nie będę. Nie będzie? Nie będzie. To słabo. Luksus. Czego? Przesyłek. Ale pewno nie. Wyproszę na te żółte, po ile? A to jest rodzinie? Po ile te żółte? Po 25 wybieram. Po 25, aha, dobra. Co młode, nie? Wszystko młode. O, pójdź, bo to winca będą przyjadą. To szoskie są, tak? Czy jakie to są? Krzysiek, ja nie mogę. Krzysiek, to przegrafał? No ja wiem, ja widzę, że to młode po roku czasu to dobrze gigant. Obiecałeś mu tygrysa, kurwa. Obiecałem. I dzwoni, bo ja nie mogę. To pana tutaj? Moje. To widzę, taka kurka? Cały zestaw 320. A cały zestaw, bo tu chyba dwie kurki, co? Tak, dwie kury i kogut. Dwie kury i kogut, 320 taki zestaw. A te tutaj? Młode. A to też parka, tak? Tak, tak. A ile te? 120. O, ładne te ciupki. Czyściutkie, a? Takie schludne chyba te kurki, nie? Na ogół jak taki na ogół jak te czapki, no to pobrudzone, a tutaj widać czyściutkie jak. Będą mieli drugie tyle czapki jeszcze. Jak my te kurki. No fajne kurki. Głośne też. A tu te orniki po ile? W parkach tutaj trzysk? Po 15, po 20. Po 15, po 20. To stójkowe chyba. Co, tak, 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 tak. Ja widzę właśnie, że to chyba coś z tego jest. Dzięki. Czy mi da taka parka? A nie. To nie pana, tak? Nawet swoich młodych. Co mi da para takich kaczuszek? Za parę? Stówkę proszę. No. Stówkę za parę. Dobra. A ty masz ciuchy czerwone? 300. To parka, nie? Tak. Samiczka widzę. Widzę ładne, same znowu. To może się biła akurat, no to nie? Co?
trzeba pomalować. Nie to biało. Biało. No i będzie dobrze, no. Sam jest to pewnie bitny, dlatego, bo widać, że po dołu ma jasną, nie? A no, widać, że u góry... A u góry... kurwa raz, je, później przejdzie się jasno, ma raz, kurwa, się, później kurwa, kurwa, no, kurwa, chuj go wie. Ale to godzina jest. Czesne, czesne. Nie, tak jest. Szósta pewnie. Szósta i dwanaście. Kurwa, nie ma tatka. Dopiero jest rynek w tego, jak to w pełni można powiedzieć, dokładnie. Da. Dzięki. No właśnie, próbuję go złapać, nie? Żeby ostrość złapał, nie? Co mi da te żółte? 120. 120. Oni mają po jednej ramce tylko. Tak wyszli, no to co zrobić? A, po jednej stronie? A. No to, to po jednej to nie problem, byle ramki po środku nie było. Stary mają kotyli, mają jeden na dwa ramki. Ja tutaj kupiłem, widział pan to czerwone? Nie, nie widzę. To człowiek miał, nie? Parkę wziąłem. A teraz do chwili, gdzie gorąco było, się nie wylęgli. Laski, kurupa. No, no. Ja w ogóle do połowy sezonu to miałem, że tylko po jednym się lęgły, nie? A drugie jajko zdychały, młode padały, nie? Nie wykluło się. Ale dalsze pasy, nie. Byli poprzebijane, ale laski. Siły nie ma, nie? To tak jest, to tak jest. No teraz mówię, że najlepiej się powinny, bo to teraz niedogrzane czasem te jajka, to teraz już powinny... Ale schodu z jajek, bo to gorąco jest. Dzięki. A ile te kolorowe? Zgadnąć. Nie upuję. Po stówie sztuka. Po stówie sztuka. Tak, no po 90. No tak chodzi. Czym więcej koloru, tym ładniejszy. Tak. Podziubali się mnie psa, to skubywali. No może teraz to i pierzenie zaraz będzie, nie? Ale dobrze się mnożą? No mnie tu gówniano, było widocznie albo im za zimno, albo chuj, bo gdzieś w piwnicy trzymał, ale koleżanka ma w domu, taka szafa, półki, każda para oddzielnie. Jak u głębi pewnie, nie? Sześć jajek zniosło, pięć, sześć jajek, dobrze u niej się nie ma. Na trzy pary ma, kurwa, ja tam gówno, to no jeden się wylął, czy za zimno w piwnicy, czy kiego. To takie chłód, no to powinno być lepiej, nie? Ciężko. Za zimno. Bo to te zwykłe są, nie? Co? To te zwykłe są, nie? Tak, te papuszki faliste się nazywają. To kojarzę, bo tak kiedyś znajomy miał, nie? No wiem, że te, ale te to takie inne, nie? To drogie, kurwa, naprawdę tam... To czym ciężej coś uchować, tym droższe, nie? Tak. Dzięki. Co ładnie, co ty robisz?
No tego nie jest w życiu. Ja cię piękna, a ja zobaczę, jak w tym roku będę chodzić. Jak nie, to wtórzę się na tym. No. Co? Murzyn będzie chodził, jakbyś go co tydzień wyrządził. Ja winerki teraz się będzie. A winerki wychodzi. To już wtedy kupiło za to. Go wypuścisz, no to nie wróci i tyle. Co, winerki umie to zapisać? Nie, nie, ten Murzyn. No to co, jak nie wróci, to płakać za 5 złotego? No. Jeszcze Murzynów u mnie chyba za 80 złotych. Ja już więcej żadnego. Idziemy stamtąd zarzucić. Dobrze się ręknął, nie? No. Czajki da. Nie, mówię Murzyny. A Murzyny to tam człowieku, jeden schodzi, drugi... Wiesz, te drajery, to tutaj jest? Dwie samiczki? A nie, to jest para. Para? I para czarnych, para czerwonych i jedna samica wolna. A, bo tu 5 sztuk jest. Tak. A to pewnie dwie samiczki są. Nie, to możliwe. Ile takie samiczki? 20 zł. To dwie dyszki. No widać, że takie ładne ogonki. Młode. O. A te pawiki? Jaka to cena? No to młode para. Też no. Jednogniazdki. Ile taka parka? 3 dych. 3 dyszki. Dzięki. To sam ci czy sam? Sam. To mule mansy, to dwa byki? Para. Jaka to cena za nich? 120. 120. Wiesz, kolorek wszystko mają. No. Nie tak kolor, że wiesz, oni zaciągli dodatkowo górki, mają psio. Ładna parka. A te czajki? 8 dych. 8 dych. Para, korzysta. A te siwe to są boki? Tak. To takie na tych takich ogonach strzałkę, nie? No, a tam samczyk. Aj, mamy po czystych siwych i do... Tak? Ja tam. Skoda gadać po prostu. Ja wiem, ja mam to samo. To. Dlatego ja ich po czeryki walę tylko wszystko, nie? Bo to tam przynajmniej wiesz, może słaba głowa wyjść, nie? Może bez ramki być. Tak. A tutaj... Takie wymogi. Takie te umowy jeszcze. Wymogi też. Musiał jakoś siedzieć do końca listopada skosić, to jeszcze posiadanie zimowe może. Bo tak, zimowego po zimowym nie posiadasz. Nie muszę pójdę takie te śląskie. A nie, nie, to Staśka, on chyba komuś na zamówienie przywiózł. A, dobra. Czeka na klienta. A, dobra. To budynek baj, to tylko wiadomo, co się zbiera. Ile taka parka? Tak jest. Pożyczko dobre, w tej skórze w sobotę się wyrzebiła. No to pory będę wioski. No ja kojarzę już je, nie? Kojarzę już to. A tutaj coś w parkach? Stara para. Ile taka parka stara? 150. A młode? 150. To już będą takie zaloty, nie? Tak, no takie jak te. Tak jak ten. Zwianków dostają i bierze się. Bo to na takich głowach to nie ma tych zwykłych, tylko takie, nie? Takie, no. Tylko takie, no. Węgierskie. Tak. Dobra. A, staropar, tak? Dużo czy mało?
przypadku, tu dodałem drugą gotówkę, to mam dwa lata. Tak. Ja i takiej po 150 za sztukę widziałem, to wiesz. Ale ona wszystko, to są ciapy. No bo to chyba taki ma być ten ciapowaty, to ten zwykły to ma być inny, nie? Niekoniecznie. A no to widzisz, ja tyle co widzę, nie? Samiczka? Jaka cena? To ile da. Tak, to ile da. Cena do tego. Do dokładnie. Janek i Lota takie. No to wiesz, to wtedy nie kosztowałyby 150, tylko 300, tak? 200 sztuk. No tak minimum. Ale te co ja widziałem tutaj ostatnio, to też to co mówisz, no to nie były takie jak ty mówisz i 300 by gościał. Sirki te jeżębate, to jaka to cena za nie? Za te... Stówka. A ten siwy? To jest coś koło tego. Coś koło tego. To sroki są, nie? Tak. Młode. Czerwone, no. Ile za takie młode? 15. 15, o. Przystępna cena. Kurwa, kury go będę w studowym szukali. Co mam dzisiaj? Będę się tylko karmę ponałączane. Tak, to szyte z pszenicy to same. Tak jest. No, kurwa, karma droższa jak koła. Czym ty wyśpańce? To parka? To młode. To młode dwa. Stary. A, no. Kiedyś się pszenicy na piernicę, to sam. Ja karmę nie kupuję. Nie kupuję, to ja powiedziałem. Nie kupię. Proszę, po ile kulki? Po 30. Po 30, te, a te mniejsze? A te 25, dobra. A te podejku. Te podejku. To sama rasa jest, nie? Myślałem. Dzięki. Taki na czerwonych to po szerykach, nie? To mam tak dwa. Tu i tam, tu mam żółty. Też po szerykach, nie? Mam kurde identyczne, u mnie wyszło po parze czarnych. Cześć? Tylko u mnie jeszcze w niektórych miejscach mają takie centki czarne. To jeden z tego zostało. Czy kupił? Patrz, jak on wygrzewa. Można podnieść. No szukałeś, Paweł, zobacz. Co? Będę mu pytaj o cenę. Co? Winerki za 5 dych, to ty się nie spodziewaj, nie wiadomo czego. A tu wydymy niczego sobie są. No jedź. Ty zobacz, co takie za 40 zł. 4 zł. Całe białe. To było ładne z zalotkami.
No ty takie trzymasz, zobacz. To zaraz będzie kosmos. To będzie? Kosmos. Nie wiem, jaka cena za takie? Po 3 dyszki. Po 3 dyszki. Wcale nie. No ten fajny jest. No bo to jest ten węgiel masz. Mamy inne to głowę, tak to rozbite. A to co okrągłe to zwykle. Daj zobacz ładne murzynki, widzisz? No, tam to ładnie. Ja tak osobnie są, ale sterowałem z normalnym murzynem czarne ładne sztuki. Ty masz czarne, tak? Nie mam. Miałeś ostatnio, bo ten mi boczatek trochę nachowałeś chyba. Trzeba było brać te boczaty od tego. Gorka. Tak? To fajne boczaty są. Gdzie malesze? Co na przykład? Co to za jeden? Jakiś Białostoczek kupił tam raczej. Ja te drugie też sprzedałem, wiesz, miałem tego parę, tylko słabszą, nie? Samica miała cenę. Kiedy może wyskoczyć? Tego, fajnie, nie? To za młode wziąłem 7 tych. To co? No nie, tu nie za te, nie? Za te więcej wziąłem od tego. No. Ja sam bym rozważył nawet, nie? Powrotem, nie? Bo myślałem, że nie wiadomo ile nachowam, nie? Średnio. Nie, może nie wynika, bo to 330. No. Ja mu się szybko nudzi wszystko. Jak sprzątał, to za szafą 300. Stówki te białe. To co ciebie? To ojciec ostatni. Równiutkie one. One są równiutkie, bez żadnych wad. Nie, nie ma, bo się nie pije. Jak kurwa ubiłem, to się nie pije. To też się nie dziwię, bo on wie, że nic nie kupi takiego. No, zachwają się, no. Proszę, te mulemansy w jakiej to cenie za sztukę? Trzy dyszki, ten do 4 poszedł. A, ten już poszedł. 4 ten dysz. No tak. A te białe tutaj? 200. Aha, no tak. To wiesz, tak samo i kupię. Ja. Garbonosy im na to chyba jeszcze niemieckie wystawowe, nie? Garbonosy to raczej nasza to nazwa, nie? Nasza nazwa, tak, niemieckie wystawowe. Jak kiedyś miałem wystawę, kupić garbonosy. O. No wiesz, tej rasie to nie musi być biały, może być pstry, nie? Aby tam te spełniał warunki, nie? Pstry był, ale to wiesz jaki to fluch? No. Proszę, pojdę te sokoły. Po 70 za sztukę. Po 70 za sztukę. Jedne tańsze. To tu dwie parki są, tak? To są wysokolotne głęby, wiesz? Ja wiem. Orenburskie. No, jakie? Orenburskie. Orenburskie. Ja myślałem, że to kaczuny, a to orenburskie. Ile to orenburskie? 150 za parę. Sokoły. Zmocowane na żółtym. No widzę, że samica na szersze ma, samczyk ma taki węższy, nie? Ale samica ma ogon mniejszy. Mam białe. Dzięki. Ja sam się zastanawiałem, wiesz, jak on coś powiedział, ale on szybko ucichł. To wiesz, żeby coś było do kupna, nie? A tu zobacz. Idź coś kup. To wiesz, że jak tu coś widzisz, to nie znaczy, że one takie są dane tego. Czym? Ile te masiuchy? 180. 180. To parka, nie? Tak. Po 55, kurwa, nie chciał. Żartuję. No. Są te deresze. Jaka cena? Co? Te deresze. Jaka to cena? Tanie, kurwa. Tanie? Tanie. Ile dadzą? I nerwów pozabierali. I tą drugą parę jeszcze, ale tam jest za kurwa. No, dwie parę. Nie chcę tam.
No, zobacz tutaj. Te żółte, czerwone też. Ale to nie jest wesoło. Co? To i łówie zwykłe. No ale to nie mówię, że one dobrze chowają. A, do chowania? Przy tych winerów. Do chowania. A, zakrywka. Takie muszą mieć. Ja wiem, że tam mają. Bo trzy dyszki tutaj. A jakbym panią 25 zł jakbym wdechła, to mniej bym przeżył. I taka jest za 40, to i nagrają, a za 25 to nie chciałbym. Ma słowa to samiczka? Tak. Niedługo ci przyniosę, mam takiego sam cieka będę miał. Tego pewnie co od Mietka kupiłeś. Tak, tak. Powiem ci, że już zaczyna, wiesz. No, podgrupiwać. Zawsze można nieść na 100%. No, zawsze można nową rasę tworzyć. Od tego, od kolegi, kolega znaczy się, już dwa młode ode mnie kupił z tamtego roku. A w tym roku na razie jednego mieli. To w Łosicach sprzedałem. A no to widzisz. On mnie też, on taki wysokawy na nogach, no, wiesz? No to on tu ma nogę, ja ze Szczecina ją mam. Sam nie przysłabia. No, sam jest z tych zwyklejszych, on jest z tych krótkich, tak. Takiej mieszanki pomiędzy, nie? No, dokładnie. To tylko... Zawsze będziesz miał gdzie samice kupić. Zawsze będziesz miał gdzie samice kupić, a u mnie 100%. I jak też, i nie wstydziłbym się nawet sprzedać tobie, bo jakby była jakaś chujowa, to bym powiedział, że nie dla ciebie, co nie? No ja mam, zobaczę, to będzie samiec na mur beton, nie? No. Za pół roku. A, zagrucha ci. Szarek samczyk, tak? Tak, samczyk. Ładny gruby dziób. I nie czarny. Jasny, no. No, być może. Ile takie garbunasy? To jest 150. 150 to parka? Tak. 150 park. A, pewnie z jajkiem, dokładnie. Co? No. A te pawy piórka pojedą pana? Z oczkiem 2 złote, bez oczek złotówka. No, z oczkiem 2 złote. No fajne. Lejce na razie do pary. Żeby oni czego nie przywieźli, jak złapią. No. Jeszcze ci parę. Są ile taka parka wineków? Troszkę się pójdzie podbić. Półtorej setki chcę. Półtorej setki do parki. Bo tutaj jest ta parka C2, tak? Ta parka, tak. A to samica. To wolna jest. To wolna samica. Aha, dobra. No tak, te ładne łebki mają. Za 3 dni i to wolno. Ładne łebki mają ta parka. No to... Tak naprawdę to jest ojciec z córką. Tak? No to tak parują, bo to podobnie. Nie, to tak do sprzedania wzięte. Nie, dają co innego. To teraz okres przeparowywał. No ale mówią, że dobrze jest parować właśnie tego ojca na córkę, no bo wtedy się geny wzmacniają. No to jest ojciec z córką. Co? No już takie fajne by mają. No właśnie, nie wiem. Tam koło powoli. Kurwa, byli. Thank you.
Czy będzie taka parka tiplerów? Oddychów. Oddychów. Winerki 50. Winerki 50. Dzięki. Już go nie nagrywaj. Złapany? Nie nagrywaj go. Czemu takiego rasowca nie ma? Nie ma właściciela. Te siwe po ile masz? Kurwa, panie. No, nie mam tyle pieniędzy, ja nie wiem. Nie masz tyle kasy. O, no, drogie rzeczy są. Kurwa, nie, są rzeczy. Nie są panie rzeczy. To ile jak takie drogie? Co? Ile taka parka? Kurwa, no nie, to jest dwie stówki czerwione. Dwie stówki. A te bociany masłowe? A to inny kolor. Ty, wiesz co, nie wiem, kurwa nawet. Nie wiem, za dwie stówki. A to by nie było parę? Stówki za te trzy. Jurek, a te newaki, te newaki co to? Młode. Ile to? Ile to? Dla ciebie to dobra cena będzie. No. Ja idę na jakieś ile ile. Chyba, że właściciel... A nie wiem, ile to jest. Nie takie, a nie takie. Co? Ta klatka to jest pożyczona. Ja mam pojęcia, ile to warte jest. Ja się nie orientuję w tym. Ja rozumiem. Nie jestem chujem, wraz pracuję. Rozumiem. Dobra. Panie, zrób pan zdjęcie tym gościem. No właśnie widzę. Zrób pan zdjęcie tym gościem. Co to za rasa jest? To jest Rzeszowski? Tak. Rzeszowski. Ile to jest parka tutaj? Czy tak, to jest? Parka i młody. Parka i młody. Ile taka parka? 150 zł. 150. No ładne bagnety. No. Dzięki. Dobra. A to twoje wiecie. Kupione. Janek Wojtomojski i do 3. Samo ty siwe, to co to jest za rasa? Tak? To mojskie? Ile taką parka? A ja bo ich kupił. Ja za jednego kurwa ugryję 40 zł. A to nie widziałem, czy to dużo, czy to mało. To chyba te dosyć lotne głębie są, nie? No to nie widziałem, myślę, że będą. To tak jak kis z dziewczyną. Jedna umie placka usmażyć, a druga wodę na kisiel przypali. 100%. Ja mam te swoje... Szmata im nie pomaga, chyba trzeba petak. To jest ta boczata, ta samiczka? Kurwa przyzwyczaili na jakiś pasiarek. Najlepsze jeść. Wsadzić i zobaczyć, nie? Tak, nie, ja nie wiem, to wygląda na samiczkę. No wygląda, nie jeden na cenie, ale to... Ale no? Nie, ja mam takie oczy, to może być piękne. Tak, bo tu jeszcze jakieś... Ja mam oczy. No to jest ściga. Ile te wywrotki żółte u ciebie? Wywrotki 150. 150 te wywrotki.
A te pawiki? Pawie 120. 120 pawiki. To para te pawie? To młodziutkie są. Młode są. Czarne są z czarnymi ogonami, też 150. 150 czarne. Czarne pawie stówy. A tutaj jeszcze masz, tak? Tak, mam czarne, żółte mam i mam białe. To głów nie widać takie. No to wiesz, to głowy to zaraz ci pokażę, takie kurwa widzisz o. Ale takiemu to przynajmniej słońce nie pali w oczy. No, ty. Po 150, za żółte chcę 120, za czarne chcę 100 i za białe 80. No to ładnie te papiki poszłeś te. No ty, ale 4 sztuki baba teraz przyszła, wzięła 160 zł mi zapłaciła. No tu też byś miał zaraz parę, widzę. To młoda, ten samiec, bo kurwa nie mogę czwarty rynek się pozbyć. To jest sroka chyba, nie? Tak, za niego dam 40 zł, kurwa nie ma komu 20 lat za niego. Młody bierz go. No te białe fajne też są takie, te zwykłe, ale ogony mają ładne. Te trymki? Nie, te mam na myśli pawie. Pawie, ty, oni są na parze. Ogoniaste, nie? Mam na, no tam przyszłem, bo zaznaczyłem, wiesz, kurwa, mówię, nie wiem, tam tego, co miał, wiesz, no, to pawie, to tylko zaznaczam takim mazakiem. I idziesz w pawie, widzę, o konkretnie. Ty, ale wiesz co, dzisiaj mnie, kurwa, tutaj pobili, bo dzisiaj miałem 10 sztuk pawi, tylko 4 sprzedałem. No. A goście tu nawieźli, wiesz, miał 10 sztuk, to ja zakupił tamte. A. To nagrywasz? No. I wiesz, no. Ja, ale pojadę w niedzielę po boczatę pawie, wiesz? A, ty widzisz, to pewnie na Łomrze wszystko wiedziesz, nie? Nie, ty, może te palce załaduję, bo tam muszę Toyota lecieć, wiesz, nie polecę do kółku, wiesz? A, bo tam ci wjechać jest, no. Potem byś się nie wyrobił, no. Tam bym się wyrobił, ale nie chce mi się ciągnąć. Dobra, zaraz zajrzę, nie? Przecież ona kiedyś była w Warszawie. Proszę, ile taki duży królik pana? Jak za darmo, 6 dni. 6 dyszek, to naprawdę bardzo dobra cena. Ładnie, bo to jest 5 miesięcy. 5 miesięcy i taki kawał kołduna? To naprawdę dobra cena. Bardzo co zrobił, jak nie ma ruchu. No widzi pan, no, aż nie do wiary, no. Takie zdrowe mięso i... Nie chcą ludzie, nie? A pszenica po ile? Po 100. Po 100. Grubiutka. To jeszcze zeszłoroczna jest. Ta? Ale już miałem dzisiaj i tegoroczno. Po 25 kila. To sprzedałem, bo ludzie... Lżej nosić. Tak, tak, wygodniej, nie? Wygodniej, no i tak trzeba na przyszłość chyba po 25. No ale to zawsze te mniejsze można drożej sprzedawać, a te większe. To mówią, zawsze jak się dużo ilość kupuje, to to tani jest, no, nie? Tak. A mniej zawsze to drożej. Gro ptasi. Witam pana. Witam. Pójdę takie kaczaki? Te po 35. Po 35. Te po 25. Te po 25. Dobra, a te tu? A to kaczuki to 22. 22. A tu? To perliczki są? Myślałem, że to przepiórki. Nie. 18. Dobra. Tu na królikach. Na królikach siedzę. Ile takie młode? Po 35. Dobra. Tu trochę większe, to też pewnie więcej. No te może też tam wyproszę. 35. Dzięki. No. Albo jeszcze zdechnie, jakby nie dobry był. Zbierają. No ty mówię, że to handlowne, kurwa.
A dla odmiany. Ale drobne. No nie będę miał wydać. Nie Jeden do sprzedania ten kosztowny. Tylko pytałeś, tak? Tak, pytałem. To ile ten jeden? Trzy dychy. A, nie wiem. Za wielkość tych. Tam ten stół. To by było na tyle, widzowie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę, suba. Do zobaczenia w Łomży. Pozdrawiam, miłego oglądania. Proszę, co to jest za rasa? Co to jest za rasa? Łabędź stargalski. Tak? I jaka to cena za taką parkę? 70. 70. Pozdrawiam. No bo właśnie nie widziałem takiego czegoś. Myślałem, że to tiplery, ale inaczej wyglądają. Wysokie, niedługa szyja. A jeszcze są chudsze, wyższe. A jeszcze, widzi pan, to coś nowego tutaj u nas, no.